sensu, że pan Górecki zgłasza szkody, ta szkoda jest szacowana. Ja nie widzę tutaj problemu. Po prostu zgłaszajcie panowie szkodę. Spotkajmy się tutaj w tym momencie, kiedy ustawodawca określił jasno zasady szacowania i wypłacania szkód z tytułu. Mam ustawę, czytałem. Oczywiście, no i proszę bardzo. Ja myślę, że problemem tutaj by było, gdyby koło Łowieckie nie przyjechało, bądź nie szacowało, albo byłaby kwestia sporna. Prosilibyśmy tutaj pana Prusia, żeby był stroną tutaj polubowną ewentualnych różnic co do komisji i co do waszych roszczeń. No naprawdę, Państwo Bielonie, nie do tego, że oni przeżywają to, oni widzę ja w dzień, wiem. Bo po mnie muszą jechać, widzę, co wieczora czy w nocy jeżdżą, świecą, hałasują, rzucają patardy. Takie koło Łowieckie, ja rozumiem wasze koszta, bo zżyjecie składek czy z czegośkolwiek. Ale tu my nie mówimy o żadnym. Ale jakieś te właśnie te petardy da się ludziom, czy coś. Nie, ten co tylko się odezwał, to temu, ale widzą po polach, bo pan Bielon jechał, proszę, tu jest u tego szkoda, u tego, powinien ktoś ten zainteresowany Stołowickiego zgłosić. No ale musi być podstawa, jest zgłoszenie szkody, tak? A jak nie ma zgłoszenia szkody, tylko są telefony, to na czym my tu działamy? I potężne, a teraz potężne wychodzą ławice Jeleni i Saren, u mnie konkretnie. To już nawet nie mówi. I to muszą być potężne grzywy, bo raciste są takie, jak moja była. No dobrze, czyli to, co na wstępie zadałem pytanie, czyli Państwo nie zwracaliście się do kwestii odszkodowawczej, do koła? Powiem Panu tak, nie zwracaliśmy się, bo to nie ma sensu. Właśnie. A dlaczego nie ma sensu? W razie te odszkodowania są takie, nie inne. Odszkodowanie, to jak ja Panu tłumaczę. Dzisiaj przyjdą szkody, zrobią, oni na drugi czy na trzeci dzień przyjdą, znowu dziurę pokryją. No ale jest tak zwane pojęcie szkód wstępnych i później ostatecznych, no więc... No skoro nie zgłaszacie, no to rozumiem. Rozmawialiśmy, ale no... Zgłasza się tym, co przyjeżdżają polować. Te zatrzymywałem. No ale ci nie są ładni do szacowania. Pan czytał dzisiaj, pan czytał, mówi ustawę. Tak. Więc pan doskonale że szkody nie zgłasza się. Myślę, ale, jak zgłaszałem, czy pisemnie, czy telefonicznie ktoś przyjeżdżał, to te szkody śmiechu warte. A nam też, tak mówię, tu Państwo biorą. Wtedy, jeżeli pan się nie zgadza, to właśnie dlatego w tym procesie negocjacyjnym zgłasza pan uwagi, które ustawodawca przewidział. I w tym momencie nie podpisuje pan protokołu, telefon do pana przewodniczącego albo osobiście, zazwyczaj osobiście poświęca swój czas, albo kogoś wyznacza, jest osoba, która negocjuje właśnie kwestię sporną dotyczącą kosztów. Ale najważniejsza chyba sprawa w tym wszystkim, tych dzików, to jest bezpieczeństwo ludzkie. Już dochodzą głosy, że tu przedstawią dzieci ze szkoły, idą w stronę pani Sołtys, dziki wychodzą. Jak zaatakuje taki dzik dzieci w biały dzień, druga, trzecia. Ale my dzisiaj poruszamy tak dużo kwestii, tak, że no, teraz się pogubiłem. Co mi wchodzi na myśl, żebym nie uciekło z myśli, żeby powiedzieć, no wiem, bo wiadomo. Zmienimy temat w obrębie szkód, w miejscowość Piotronowice i dwóch państwa rolników, którzy no, macie te szkody. Tu na wstępie przedstawiciel koła łowieckiego powiedział, że jest w stanie całą powierzchnię tych 20 hektarów czy coś wziąć, wykupić powiedzmy. W sensie zbioru, prawda? Siejemy zboże, żyto czy pszenżyto, wiemy jaka jest wartość końcowa, szacujemy, no tak. skoro prąd jest podniesiony o 50% do 60%, my po prostu tą różnicę musimy Państwu zwrócić. No to jest normalna rzecz proceduralna przewidziana przez ustawodawcę. Czyli tu się absolutnie nie uchylacie od tematu, jesteście otwarci.